Cześć wszystkim. Dzisiaj w studiu Party gościmy mamę ginekolog. Cześć. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Jak się dzisiaj czujesz? W porządku, bardzo dobrze. Cieszę się, że mnie zaprosiłaś, że mogę tutaj zaprezentować tą moją wersję siebie. No, chciałabym zacząć się tak naprawdę od początku trochę. Powiedz mi, kiedy poczułaś, że to, co przeżyłaś, mówię tutaj o tym przedwczesnym poronieniu, o urodzeniu martwego dziecka, poczułaś, że to możesz przekuć w coś dobrego i spowoduje to, że dasz siłę innym kobietom. Kiedy poczułaś ten moment w sobie? Ja nie miałam czegoś takiego, żebym poczuła taki moment. Ja w ogóle wszystko, co robię, to robię dość spontanicznie. No i wiadomo, że poronienie czy strata ciąży, urodzenie martwego dziecka to nie są rzeczy wyreżyserowane, tylko w momencie, gdy one się wydarzyły, a ja już działałam w social mediach, to wydawało mi się takie absolutnie naturalne, że ja tym się dzielę z moimi obserwatorami i zarazem wiedziałam, że pokazanie, że takie sytuacje mogą dotyczyć także lekarki, da taką siłę tej takiej, powiedzmy, zwykłej kobiecie, jakkolwiek to brzmi, nie lekarce, że ona nie zrobiła nic złego, że to się może wydarzyć każdemu. Także to nie było w żaden sposób przemyślane, to nie był jakiś moment, to po prostu było dla mnie dość naturalne, że tak powinnam postąpić. Czy ty sobie w ogóle zdawałaś sprawę z tego, jakie też zagrożenia są, jeżeli jako ty, lekarz, wypowiadasz się w internecie? Bo gdzieś to jest obarczone pewnym mitem i tak jak sama mówisz, inni się zgłaszają właśnie do ciebie, jak to zrobić, żeby mieć takie duże konto, ale z drugiej strony też są pewne takie zagrożenia, z którymi się też napotykasz. Wiesz co, ja odpowiem ci w ogóle, jak ja zaczynałam tworzyć jako lekarz w internecie, czyli w 2016 roku na początku, to nie było lekarzy w social mediach. No była garstka, naprawdę, to ja byłam, no, można powiedzieć, że pierwszą taką osobą. Mhm. Jeszcze była jedna dziewczyna, która tworzyła treści pediatryczne, jedna dziewczyna, która tworzyła treści takie endokrynologiczne, obie na Facebooku. Natomiast na Instagramie można powiedzieć, że byłam pierwsza. I jak zaczęłam tworzyć te treści, pamiętam, wróciłam w 2017 roku do pracy, do szpitala, to wszyscy na mnie trochę patrzyli jak na trochę takiego dziwaka. Co ty robisz, dziewczyno? A ja byłam przekonana, że to, co ja robię, jest dobre, że ja jestem tym lekarzem, który wyszedł z gabinetu do internetu i tam podaje ludziom tą wiedzę, którą potrzebują. I bardzo szybko, bym powiedziała, że już taki 2018, 19, 20 rok, to już był rok, gdzie był rozkwit ilości lekarzy w social mediach. Wręcz do tego stopnia, że obecnie niektóre przychodnie, jak zatrudniają lekarzy, to pytają się, a jaki ty masz profil na Instagramie, ile masz obserwatorów, bo wiedzą, że to jest gdzieś tam aspekt zdobywania też pacjentów, tak? Mhm. Więc o tyle, o ile kiedyś to było bardzo dziwne, to w dzisiejszych czasach jest to absolutnie normalne, że lekarz tworzy treść w internecie, wręcz jest to pożądane i wiele profesorów, wiele bardzo takich no, osobistości medycyny także prowadzi takie profile. Więc to postrzeganie się bardzo zmieniło. I czy jest to, jeżeli chodzi ci o jakieś zagrożenie? Wiesz, ja bardzo pilnuję tego, żeby zachować tajemnicę lekarską. Nawet przy tej ostatniej takiej aferze, która była, gdybym ja złamała tajemnicę lekarską i powiedziała, jak to wyglądało wszystko, to nie byłoby takiej burzy. To wszystko by się bardzo szybko zamknęło, bo każdy by zrozumiał. Natomiast w momencie, ja wiedziałam, że ja nie mogę tego zrobić. Ja nie mogę złamać tej tajemnicy i musiałam po prostu udźwignąć ten ciężar, który był, tego, że nie powiem, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodziło. W szpitalu na każde nagranie mamy zgody formalne. To wszystko jest już teraz bardzo tak unormowane prawnie, także nie ma, w tym momencie nie widzę już takich tak naprawdę zagrożeń. Nikola, ty sama jakby wywołałaś tą sytuację, która się pojawiła w internecie i była szeroko komentowana. I moje takie jedyne pytanie na ten temat jest takie, jak ty się czułaś tak sama? Nie, czułaś niezrozumienie? To był w ogóle straszny czas. I znajomi mówią mi, że wtedy ja byłam w ogóle nie sobą. Ale ja też wiedziałam, że muszę to przetrwać. Miałam ogromne wsparcie w kolegach z pracy, w moim szefie. W ogóle w środowisku lekarskim nawet miałam ogromne wsparcie i wszyscy mówili, Nikola, przetrwasz to, jest nagonka, ale przetrwasz to. No i też właśnie myślę, że teraz już z perspektywy czasu, myślę, że wy widzicie, że to przetrwałam i jednak no, to było ciężkie, no co tu dużo mówić. Czułeś takie wsparcie właśnie w swoim mężu, w którym też kroczysz w ten świat lekarski? Oczywiście, tylko że mój mąż tak samo ciężko to odczuwał jak ja. To nie jest tak, że Kuba uważał, że nic się nie dzieje i był tylko wsparciem. My się nawzajem musieliśmy wspierać. Myślę, że tutaj oboje to bardzo, bardzo przeżyliśmy.
Czy to czasem to, co się dzieje w mediach, gdzieś jakoś dociera do Twoich synów i też są narażeni na to? Czy są zbyt mali? Wiesz co, moi synowie są od początku uczeni, że świat tak wygląda, że niektórzy ludzie są bardzo niemili do drugiej osoby. Ja mam takie pojęcie baba z internetu. I czasami jak ja jestem zła, to ja mówię na przykład chłopakom, że no znowu mi coś niemiłego powiedziała taka baba z internetu. I oni wiedzą, że to tak jest po prostu w życiu, że nie zawsze wszystko jest kolorowo i ja się cieszę, że ja ich tego uczę od początku, dlatego że świat taki będzie i świat nie będzie dla nich inny. Oni też będą się musieli z tym mierzyć, że ktoś będzie miał o ich zachowaniu, czy to w życiu realnym, czy w internecie, jakąś negatywną opinię. Więc oni są już nauczeni i mówią, dobra mama, to tylko baba z internetu, nie przejmuj się. Mówisz o tych babach z internetu, ale są też... Znaczy, baba z internetu to jest ta, co mnie hejtuje. Nie jest tak, że ja mówię o moich fajnych obserwatorkach, że są no babą właśnie, z internetu. No właśnie, ale właśnie mówię, że są jakieś baby z internetu, ale jest ta druga część, która bardzo Cię wspiera. Ponad 900 tysięcy followersów na Instagramie. Co oni do Ciebie najczęściej piszą? Te pozytywne osoby. Dokładnie, to jest chyba najważniejsze, żeby powiedzieć, że 99% treści, które są w internecie, są pozytywne do mnie. Są bardzo budujące, piszą, że jestem, no różne rzeczy, czasami piszą o poradę, których raczej nie udzielam, zdarza mi się pokierować, gdzie mogą się udać po taką poradę, ale głównie to po prostu jakby komentują to, co widzą u mnie, że nie wiem, bardzo często piszą, że uwielbiają, jak gotuję na stories, uwielbiają, jak pokazuję jakieś rzeczy, które kupiłam na stories, czyli takie najnormalniejsze dziewczyńskie treści. I piszą do mnie jak do koleżanki. I ja tak też traktuję osoby, które mnie obserwują, jako takie właśnie grono, bardzo duże grono, ale grono koleżanek. Też te grono koleżanek zawsze jakby chętnie patrzy na Twoje działania. Tutaj jakby jest fundacja, jest firma Roger Publishing, jest jeszcze kilka innych rzeczy. Czy Ty czujesz się bardziej lekarką, czy bardziej przedsiębiorcą, który potrafi sprzedawać treści lekarskie? Na pewno czuję się dużo bardziej lekarką, no bo to jest coś, co ja robię na co dzień, od rana do wieczora. Dyżuruję, no to jest jakby moje życie jest podyktowane tym, że jestem lekarzem, który pracuje w szpitalu. I tutaj no, myślę, że też mój mąż mógłby powiedzieć, że całe nasze życie jest podporządkowane pod moją działalność lekarską, że na wakacje możemy jechać tylko wtedy, kiedy ja akurat nie mam dyżurów, nie mam, wiesz, no wszystko jest zaplanowane. Zdecydowanie czuję się bardziej lekarką niż czymkolwiek innym, a to, że jestem dodatkowo przedsiębiorcą, to jest tylko coś, nie wiem, coś, co gdzieś tam wynikło z tej mojej działalności w internecie. Być może też wynika z tego, że tak zostałam wychowana w domu, że od dziecka byłam nauczona tej przedsiębiorczości, żeby zarabiać pieniądze i zawsze wiedziałam, że będę miała te pieniądze, bo po prostu byłam nauczona, jak zarabiać pieniądze. Ale no nie, no to jest dla mnie wtórne tak naprawdę do tego. Też w swojej firmie podkreślasz taką tą rodzinność. Czy rzeczywiście czujesz, że to jest taki team, który stoi za tobą w każdej sytuacji? Bardzo, naprawdę. Też właśnie ogromne wsparcie w tej całej sytuacji, wtedy w tym kryzysie. To byli wszyscy pracownicy, którzy naprawdę, absolutnie wszyscy byli za mną i oni uważali, że to jest tak niesprawiedliwe, że jak można mi, osobie, która naprawdę no, nikomu nic złego nie robi, tak, żeby coś takiego się wydarzyło. Wiesz, u nas w firmie pracują... To jest grono przyjaciół. Bardzo wiele osób do nas przyszło, bo ktoś polecił, że to się zaczęło tak, że rodziny u nas pracują, małżeństwa u nas pracują, siostry u nas pracują. Naprawdę to jest często właśnie takie, tworzą się całe grona znajomych, że jak są wesela kogoś od nas z firmy, to masz po 20-30 osób, które pracują w Rogerze. Więc nie no, na pewno jest to taka bardzo rodzinna atmosfera. Ja tak to odczuwam na pewno i myślę, że większość osób u nas w firmie też. Ty zostałaś lekarzem w 2010 roku. Ukończyłaś w 2022 roku specjalizację po tej burzliwej no, sytuacji tak naprawdę, z egzaminem. Tak naprawdę ukończyłam specjalizację w kwietniu. Skończyłam wszystkie procedury i wszystko to, co miałam zrobić. Dokładnie 20 kwietnia 2023. Także... Czyli na świeżo. Tak. No i to jeszcze wszystko jestem w trakcie załatwiania tych wszystkich formalności, jest to bardzo żmudne, natomiast tak, ukończyłam w kwietniu. Konto się nazywa Mama Ginekolog i niektórzy mają cały czas pretensje, dlaczego konto się tak nazywa, skoro dopiero teraz jesteś lekarzem, ginekologiem. Czy w ogóle rozumiesz ich jakby zarzuty? No nie, dlatego że gdyby to był problem, gdybym ja
tytułowała się lekarz specjalista ginekologii położnicza, zanim skończyłam specjalizację, no to to można powiedzieć, że to jest nieprawda. Natomiast w Polsce jest taki system, zresztą w większości krajów, że pracujemy w danym zawodzie, czyli jako ginekolog, jako okulista, jako stomatolog, no dobra, stomatolog to akurat są inne studia, ale laryngolog, nie wiem, no i tak dalej mogłabym wymieniać, po roku specjalizacji. Czyli po roku specjalizacji możesz pracować samodzielnie w gabinecie jako lekarz danej specjalizacji na NFZ, tak? Jakby pracować nie na NFZ, to możesz tak naprawdę chyba nawet wcześniej, chociaż tutaj nie jestem tego pewna, ale na pewno po roku specjalizacji dostajesz taki papierek od swojego kierownika specjalizacji, że jesteś gotowym, żeby samodzielnie pracować. No więc ten zarzut jest niezasadny, dlatego że większość lekarzy ginekologów w Polsce, czy lekarzy niespecjalistów, jak idziecie do gabinetu, to bardzo prawdopodobne, że pójdziecie do osoby, która jest w trakcie specjalizacji. I te osoby tak samo się tytułują, więc no, po prostu trzeba zrozumieć ten system. Ja nawet nie mam żalu do osób, które mają żal do mnie, bo mi się wydaje, że to po prostu wynika z tego, że oni tego nie wiedzą. Bo gdyby to wiedzieli, to bym w ogóle nie mieli takiego zarzutu. Także to wynika po prostu z ich no, takiej niewiedzy. I mam nadzieję, że tutaj w tym wywiadzie też tą wiedzę to uzyskają. A wiedziałaś, że zawsze tak się będzie nazywało to konto? Nie, to w ogóle był jakiś taki impuls. Ja miałam konto, które się nazywało nicole.sochacki na Instagramie. I tak zaczęłam tworzyć treści i już wtedy zaczął mi profil rosnąć. I gdzieś w styczniu, pod koniec stycznia 2016 roku, bo ja zaczęłam pisać, jak Roger się urodził, czyli w listopadzie 2015, to pomyślałam sobie, kurczę, może w sumie lepiej, żebym miała jakąś chwytliwą nazwę. I tak myślałam, no kim ja jestem? No jestem mamą i jestem ginekologiem. No dobra, mama ginekolog. I tym sposobem powstał taki trend, żeby nazywać się różna rzecz plus specjalizacja, tak? Bo takich profili jest teraz bardzo dużo. Ale to było po prostu, to ja pamiętam, leżałam wieczorem, zasypiałam w łóżku i tak zmieniłam tą nazwę na Instagramie i tak trochę już nie było odwrotu, bo tak zmieniłam, mówię, no dobra, zobaczymy, co z tego będzie. I to było absolutnie, totalnie taki impuls spontaniczny. Jakbyśmy się tak cofnęli, nie wiem, 10 lat wcześniej, ty wiedziałaś, że to konto się tak rozrośnie, bo ja też jak na przykład wpisywałam sobie dzisiaj, to mama ginekolog jest bardziej wybijana niż same twoje imię i nazwisko, więc to jest naprawdę marka, która urosła do wielkich rozmiarów. Czy sobie jakby myślałaś, że to tak się potoczy? Ja w ogóle nie zakładałam, że ja kiedykolwiek będę zarabiać pieniądze przez internet, w sensie w ogóle nie. Ja to robiłam z nudów na początku, i bo byłam na macierzyńskim, tak trochę nie miałam, miałam dużo czasu wolnego i czułam taką potrzebę po prostu kontaktu z ludźmi, w tym wypadku z ludźmi, często których nawet nie znałam. I ten profil wtedy, jak zaczęłam, nazwałam go mama ginekolog, miał może 1000 obserwatorów. Potem bardzo szybko, myślę, że do wakacji miałam już 10 tysięcy, no i potem to tak eksponencjalnie rosło. Ludzie bardzo lubili ten mój profil, bo on na tamten moment był bardzo, bardzo wyjątkowy. W tym momencie profili podobnych, jest podobnych w sensie, czy ginekologicznych, czy w ogóle takich, że mamy jakąś specjalistyczną wiedzę ukrytą w tym całym lifestyle'u, jest dużo. Ale wtedy to było naprawdę bardzo wyjątkowe. Pytam tutaj też o tą całą machinę, bo ona urosła do takich rozmiarów, że gdzieś ten, mam wrażenie, no jesteś gdzieś wymieniana w showbiznesie, ale ten showbiznes nie jest dla ciebie, moim zdaniem, trochę łaskawy. I jak myślisz, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ja się od tego odcięłam. I gdzieś zobacz, to jest bardzo, ja jak rozmawiałyśmy pierwszy raz, czy przyjdę na ten wywiad, prawda. To ja ci powiedziałam, że w sumie to w ogóle nie jest dla mnie. Ja nie jestem, ja jedyne, kiedy o mnie piszą, to za moimi plecami, bez mojej zgody i piszą tylko i wyłącznie dramy i aferki, bo to się klika. Zobaczcie, że nikt nie pisze na różnych portalach informacji pozytywnych o mnie. Albo jeżeli, to jest może to 5%, może 10% artykułów, bo te artykuły są, no one nie będą miały zasięgu. Zasięgi będzie jakaś aferka. No ja się śmieję, że ideałem, żeby zrobić wielką dramę, to by było, jakbym się udała, że się rozwodzę z mężem albo pokłóciła z mężem i bym z tego zrobiła, to by wtedy było klikalne wszędzie. Rozumiesz? No ale niestety, znaczy stety, mamy bardzo szczęśliwe małżeństwo, więc nie robię takich rzeczy. Natomiast myślę, że ten showbiznes nie jest dla mnie łaskawy, bo ja nie byłam łaskawa dla showbiznesu i dla różnych portali i ja wszystkim odmawiałam. I to jest tak, że był taki moment, że dużo osób nie rozumiało, dużo dziennikarzy było złych, czemu ja nie chcę.
Co to ma w ogóle znaczyć? Tutaj zebrałaś 5 milionów na WOŚP, czemu nie chcesz wywiadu o tym dać? Co to ma w ogóle znaczyć? Co ty jesteś za w ogóle dziwak, tak? Czemu ty nie chcesz tej promocji? A ja zawsze chciałam, żeby budować to w tych swoich followersów, tych swoich obserwatorów, ja nie lubię nawet pojęcia followersi, to swoje grono ludzi w internecie bardzo organicznie i sama, a nie przez zewnętrzne media. Dlaczego zdecydowałam się do ciebie przyjść? To chyba dlatego, że w pierwszym zdaniu powiedziałaś, że ale ja chcę cię pokazać w dobrym świetle, bo ja jak widzę tylko jakieś takie właśnie chociażby party, nie wiem, różne gazety, portale, to ja od razu dostaję troszeczkę takiego stresu, o Boże, znowu będzie jakaś aferka, tak? W sensie, wiesz, a ja tego wcale nie chcę, w ogóle mi na tym nie zależy, a ludzie na przykład mogą myśleć, że ja lubię aferki, bo znają mnie z tych aferek, a ja jestem w ogóle odwrotnością tego wszystkiego tak naprawdę. W tym wszystkim też często teraz z racji sytuacji wybija się Limasti. Czy ona jest dla Ciebie takim wsparciem? Jest taką dobrą duszą Twoją? Wiesz co, przede wszystkim my się nie znałyśmy wcześniej. My się poznałyśmy dopiero, jak powiedziała, że chciałaby prowadzić u mnie ciążę. Ja ją zapisałam do poradni, bo prowadziłam, prowadzę ciążę, prowadzę ciążę w szpitalu. I my się dopiero tak poznałyśmy. My nie jesteśmy jakoś bardzo blisko, my jesteśmy rzeczywiście kuzynkami i dla mnie zaskoczeniem ogromnym, znaczy zaskoczeniem, ja wiedziałam, jakie są tam rodzinne powiązania, natomiast jak byłam na baby shower u Lil Masti, to poznałam jej mamę, jej siostry, jej ciocię i się okazało, że w ogóle jej ciocia to jest córka chrzestna mojego taty, że mama Lil Masti to spędzała wakacje z moim tatą co roku, że oni są w ogóle byli bardzo, wiesz, ta rodzina była bardzo duża, bo mój dziadek miał 10 rodzeństwa, więc ta rodzina jest ogromna, jest po całym świecie tak naprawdę gdzie nie pojedziemy, to zawsze gdzieś tam jakiś, jakiś wujek czy ktoś mieszka. Więc ja nie spodziewałam się, że to były aż tak bliskie kiedyś relacje. Więc jak byłam na tym spotkaniu i przesiedziałam cały czas właśnie z mamą Anieli i z jej rodziną, z jej siostrami, to poczułam się tak bardzo rodzinnie i w ogóle super. Natomiast no, to jest dla mnie w ogóle nowa relacja. Ja to nie jest osoba, to nie są osoby, i tak samo Aniela nie są osoby, które wiesz, są w moim życiu od dawna. Czy w ogóle taka, wspominałaś tutaj o baby shower, czy moda na takie baby shower to jest w ogóle coś, uważasz, że fajnego w naszym polskim showbiznesie? Ja uważam, że fajnego. Ja w 2015 roku miałam baby shower dla koleżanek i ja w ogóle nie do końca lubię takie wzbranianie się przed nowościami z Ameryki. Wiesz, często ludzie mówią, o, to takie wymyślone z Ameryki. No ale co w tym złego? To jest coś pozytywnego. Dziewczyny się spotykają, dostają prezenty, cieszą się, spędzają razem ile czasu. No co można powiedzieć, że jest złego w baby shower? Jakby zupełnie nie widzę. Albo ten, takie są teraz gender reveal, tak? Że pokazujesz, jaka jest płeć. Przecież ludzie, to jest ogromnie szczęśliwy moment, w którym ludzie chcą się podzielić z innymi, i nie widzę w tym nic złego, no super, bardzo, bardzo, bardzo dużo pacjentek prosi mnie teraz, jak przy USG patrzę, widzę jaka jest płeć, żeby napisać to na karteczce, bo chcą to dopiero przeżyć z innymi i ten moment sobie gdzieś tam nagrać, zapamiętać, no i super. I myślę, że z perspektywy czasu, jak za 10 lat obejrzą film z tego, jak się dowiedzieli, jaka jest płeć, to będą szczęśliwi i to dziecko też będzie przeszczęśliwie, że będzie mogło to zobaczyć. Więc nie widzę w tym absolutnie nic złego. Oprócz baby shower też bardzo często są komentowane wszelkiego rodzaju ciąże gwiazd. Czy ty rozumiesz, dlaczego właśnie tak jak sama wspomniałaś, że bardzo często właśnie z jednej strony jest, nie wiem, afery, rozstania, ciąże, czy widzisz, dlaczego to tak jest powielane? I miałam na przykład, teraz ostatni przykład jest właśnie no, Aniela, ale też przecież ostatnio mieliśmy całe ciąże wersów. Każdy krok był komentowany. Jak myślisz? Bo z takiej perspektywy twojej lekarskiej. Trudno mi jest się do tego odnieść, dlatego że dla mnie ciąża jest czymś absolutnie normalnym, czymś, co towarzyszy mi każdego dnia. Więc ja nie widzę nic, jakby nie potrafię nawet spojrzeć na ciążę tak trochę z boku i powiedzieć ci, co jest wyjątkowego w ciąży, czemu ciąża jest bardziej ciekawa niż wycieczka zagraniczna na portalu albo kupienie czegoś nowego. Nie wiem, nie wiem. No, na pewno jest to ważny moment w życiu ludzi, tak? Nie potrafię ci być. Dla mnie ciąża jest czymś absolutnie normalnym, ale też cieszę się, że ludzie interesują się ciążami i wiedzą, jak ważne to jest. Także nie widzę w tym też aż tak bardzo coś złego. Czy tabu w Polsce odnośnie właśnie problemów kobiet z zajściem w ciążę i samego tego procesu myślisz, że już jest zniesione? I nie, jest już... to jest ogromny problem. Nie macie pojęcia, jak wiele osób nie może zajść w ciążę i ma problem z niepłodnością. To jest absolutnie epidemia.
I to jest problem, o którym mało kto mówi. Bardzo się cieszę, że Małgorzata Rozenek o tym mówiła, bo jest jedną z niewielu, która w internecie powiedziała, nie wiem szczerze, czy ona o tym mówiła, zanim zaszła w ciążę, czy dopiero już po, bo aż tak tego nie śledziłam, natomiast uważam, że to jest bardzo ważny głos, bo wiele, ja wiem, niektóre osoby miały problem z płodnością i które na przykład nie chcą o tym mówić, bo się tego wstydzą. Oczywiście ja nie będę tego, każdy ma też do tego prawo. Ale jest to temat tabu, jest to temat ogromnie wstydliwy i chciałabym, żeby było inaczej. I myślę, że gdyby więcej osób o tym mówiło, to też byłoby to większe wsparcie i bardziej byłoby to normalizowane. Więc uważam, że to jest temat, o którym się za mało mówi, bo jest to jeden z największych problemów w tym momencie w ginekologii i położnictwie. No i też Małgosia zrobiła całą fundację, też walczy o te podpisy, więc gdzieś czuję, że to, gdyby się jeszcze więcej osób zaangażowało oprócz Małgosi, to mogłoby to mieć większą skalę. Na pewno. I to, wiesz, nie tylko osoby bardzo znane, ale też tacy mikroinfluencerzy, albo nawet, nie wiem, to, że powiemy naszym znajomym, koleżankom, że mamy problem z płodnością, to może się nagle okazać, że w Twoim gronie koleżanek ktoś inny też ma i też się tego wstydził. I możecie nawzajem być dla siebie wsparciem. Ale ja uważam, że to by pomogło ludziom, ale wiem też, jak ciężki to jest problem dla wielu par, że nie potrafią o tym mówić. I też chcę to uszanować. To nie jest tak, że ja mogę komukolwiek narzucić, jak powinni postępować. Ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, bo ja sama też miałam problem z płodnością. Nie mogłam zajść w ciążę przez gdzieś 2 lata. Też już byliśmy szykowani do in vitro. Potem nagle, to jest w ogóle jakieś cudownie, zaszłam w ciążę, a potem już zachodziłam w ciążę bez problemu. Ale ja to też opisałam wielokrotnie, może nie będę tego tutaj powtarzać. Więc ja wiem, jak straszne to jest uczucie, takie te krwawe łzy co miesiąc, czyli każda miesiączka jest przepłakana, bo każda miesiączka jest stratą. Czujesz stratę, że kolejny raz nie jesteś w ciąży. Jest to psychicznie bardzo obciążające, więc potrafię zrozumieć pary, które nie mają na tyle siły, żeby się tym dzielić z jakąś jeszcze trzecią osobą. I jak siłę w sobie trzeba mieć, żeby właśnie o tym opowiadać z drugiej strony na głos. 40 urodziny miałaś niedawno. Tak. Wszystkiego najlepszego i czego Ci życzyć? Tak na przyszłość. Żeby wszystko było tak dobrze jak teraz. Nie, jestem przeszczęśliwa. Ostatnio sobie właśnie takim zrobiłam taką rachunek sumienia, analizę, że nie byłam tak szczęśliwa w życiu. Mam po prostu, uwielbiam swoją pracę, jedną i drugą, w sensie i firmę, i szpital. Mam zdrowe, mądre dzieci, mam wspaniałego męża, mam wspaniałych znajomych. Mam po prostu, mam wspaniałą rodzinę. No, w każdym aspekcie jestem osobą spełnioną i szczęśliwą, więc chciałabym tylko, żeby tak dalej było i nic więcej. To tego Ci życzę, żeby tak dalej to trwało. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzień.